Pani Joanna z Krakowa dostała nowe pismo od prokuratury, w którym nadawca informuje o dodatkowych pytaniach dla biegłego z zakresu ginekologii. To jakiś ponury żart, piszą aktywistki prowadzące na Instagramie profil Legalna Aborcja. Ich zdaniem polscy ginekolodzy bynajmniej nie są biegli w tej sprawie. Tą sprawą żyła latem ubiegłego roku cała Polska. Pod koniec lipca ubiegły rok Fakty TVN opublikowały materiał o działaniach policjantów wobec kobiety, która trafiła na SOR szpitala w Krakowie po zażyciu tabletki poronnej. Z materiału wynikało, że w szpitalu policjanci otoczyli panią Joannę kordonem, a policjantki weszły z nią do gabinetu ginekologicznego. Według policji w sprawie istniało podejrzenie popełnienia przestępstwa w postaci udzielania kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży poprzez środki z nielegalnego źródła. Na początku tego roku rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec stwierdził, że jej prawa zostały naruszone, między innymi przez lekarza psychiatrę. Rzecznik uznał też za nieakceptowalne niektóre działania funkcjonariuszy policji. W piątek, 22 marca, pani Joanna poinformowała, że dostała w sprawie nowe pismo z prokuratury. Chodzi o powołanie biegłego z zakresu ginekologii. Ze zdjęcia pisma, opublikowanego na Instagramie, wynika, że ma on zbadać m.in., czy leki, które zażyła pani Joanna, mają działanie wczesnoporonne. Oburzyło to aktywistki z Legalnej Aborcji. To jakiś ponury żart, bo w całej sprawie najbardziej biegła jest Joanna, a nie polscy ginekolodzy. Bazując na naszym doświadczeniu, lekarze wiedzą o tabletkach poronnych tyle, co Szymon Hołownia, czyli nic, czytamy we wpisie Legalnej Aborcji. Gdyby komuś zależało naprawdę na poznaniu eksperckiej wiedzy o tabletkach aborcyjnych, to na biegłe powinny być powołane aborcyjne aktywistki, dodał autor wpisu. Aktywistki nawiązały do 100 dni rządu Donalda Tuska, które minęły w ubiegłym tygodniu. Celebrujmy ten dzień 100 rządów Tuska, w czasie których w dostępie do aborcji nie zmieniło się nic. Czytamy na Instagramie. Jak informują wysokieobcasy.pl, do sprawy odniosła się też sama pani Joanna, która napisała w mediach społecznościowych: Panie Donaldzie Tusku, do dziś jestem poruszona troską, jaką okazał mi pan, zapowiadając Marsz Miliona Serc. Z pewnością była ona szczera i nie miała nic wspólnego z kampanią przedwyborczą. Pomimo, że już minęło 100 dni, wciąż z niecierpliwością czekamy na dekryminalizację i legalizację aborcji. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.